A nie widzimy dzisiaj, pewnie zobaczymy w środę, zobaczmy. Ale świetnie to zrobił Luis Suarez! Kapitalna sztuczka, kapitalne przyjęcie piłki, wcześniej dobre zagranie, żeby nie powiedzieć znakomite. To biegł dalej w stronę bramki, ale... Ale ta akcja nie wypaliła, a tutaj jeszcze raz Luis Suarez po znakomitym zagraniu piłki z głębi pola nie stracił chłodnej głowy w bardzo trudnej sytuacji. Przyjął piłkę naprawdę doskonale, ale... Do pola karnego z lewej strony. Jakoś nie jest to wszystko poukładane w zespole. Nie wiadomo, kto za tę strefę odpowiada. Sevilla tam się przedziela raz po raz. Dobre dośrodkowanie i w dodatku ta piłka spadała na głowę Adila Ramiego. To mogło dać Sevilli znacznie więcej niż dało. Adil Rami powiedział ostatnio, nasz trener jest olbrzymim optymistą. Uważa, że... Denis Suarez. Niezłe dośrodkowanie i doszedł do tej piłki, oddał strzał głową. Luis Suarez musiał być czujny do końca. Sergio Rico, a Escudero, który próbował Suarezowi pokrzyżować szyki, ucierpiał w tym pojedynku. Zatem pierwsze minuty drugiej części gry dla Barcelony. Tak, takie bardziej konkretne wejście w tę drugą połowę w wykonaniu ekipy Luisa Enrique. Popatrzmy, mowy nie ma o spalonym, ależ tutaj wygrał tę pozycję. To jest to, co Luis Suarez robi znakomicie. Jest niezwykle wymagającym rywalem dla defensorów drużyny przeciwnej. Wydawało się, że miał stratę, że... A proszę spojrzeć, co on zrobił. Najpierw impet, szybkość, dynamika, potem siła również, kiedy trzeba było przepchnąć rywala. Nie pojechał ani na Copa America, ani do Rio. Luis Suarez cały okres przygotowań. Denis Suarez. Denis Suarez, popatrzmy, Arda Turan, Luis Suarez! Egzekutor znowu zrobił swoje, nie mógł tego zmarnować. Ten oto napastnik, 54. minuta, wtedy Barcelona wychodzi na prowadzenie. Fantastyczna akcja w trójkącie. Denis Suarez, Arda Turan, Luis Suarez. Nie pierwsza to akcja Barcelony w drugiej połowie, polegająca na tym, że podcięta piłka ląduje gdzieś za plecami obrońców. Dobiega do niej zawodnik wbiegający zza nich. I ta akcja przyniosła gola. Myślę, że te przeszeregowania w obronie Sevilli to też jest jedna z przyczyn tego, że gdzieś zabrakło tutaj czujności i koordynacji działań. Mercado został, nie utrzymał linii spalonego, a Luis Suarez strzelił gola Sampdori po asyście Chileno w wykonaniu Leo Messiego, a teraz otrzymał od Ardy Turana piękne podanie klatką piersiową. No właśnie, Arda Turan. Tak wyglądał ten blok. No ale on zawiódł akurat w tym momencie. Messi. Idzie Barcelona za ciosem. Luis Suarez, Messi, Sergio Rico. Tym razem górą. No tutaj mogło być już dramatycznie. Jednak dobrze jest mieć piłkarzy rozgrzanych cały czas. I znowu nie było tutaj spalonego. Kapitalna kombinacja. Znowu wykonana przeprowadzona przez trzech piłkarzy Barcelony. No tak, jeszcze nie można samemu przekreślać swoich szans, a popatrzmy, Leo Messi, Sergi Roberto. Sergi Roberto kapitalnie chciał to skończyć. To była najlepsza z możliwych decyzja obrońcy Barcelony, a przede wszystkim on miał prawo to kończyć, bo on tę akcję zaczął. Kranewiter zagrał piłkę do... I teraz za krótko odegrał piłkę. Ależ dużą rolę odgrywa tam przypadek. Ben Yedder chciał podrobić te kroczki, wykorzystać swoje naturalne ruchy, szybciutko oddać strzał i tak nie zdążył. Messi, jest Munir, no właśnie na to Sevilla miała uważać. Jest 81. minuta i 0-2 na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. No i wyszło na twoje, ale czy typowałeś bramkę dla Barcelony właśnie bardziej niż nie, dla Sevilli? Powiedziałem, że to w dwie strony może pójść, natomiast ja powiem ci, że na 0-2 też się nie skończy. Munir właśnie pokazał, że to już jest wersja Munira 2.0, że to już nie jest ten Munir, który takie sytuacje marnował, po prostu zaprzepaszczał w sposób kompromitujący z poprzedniego sezonu. Tylko Munir, który będzie je wykorzystywał z zimną krwią, jak klasowy środkowy napastnik. Czy skorzysta na tym Barcelona, Celta, czy ktoś inny,
To się okaże, ale tak właśnie Muniu to robił w meczu z Leicester i tak zrobił to teraz. Świetnie to zrobił, to znaczy świetnie wykorzystał też kolejne kluczowe podanie Leo Messiego, gdy rywalem jest Sevilla w Pucharze Hiszpanii. Piqué. Sergio Busquets. Messi, proszę spojrzeć, szybko się odwrócił. Messi w polu karnym, Messi, Rico! No właśnie, w 3-5-2 jeszcze po prostu nie umieją grać zawodnicy Sevilli. Choć to są tak znakomici piłkarze, każdy z osobna. Linia pomocy płaska, linia obrony też stojąca płasko. Ładnych kilka metrów zajął się Francuz w tym, co tu się może wydarzyć, jak ta akcja może się rozwinąć. Tutaj zmienił wszystko, obrócił się z piłką, Mercado nie odpuszczał, Luis Suarez z drugiej strony nadbiegł. Jego strzał blokował Adil Rami i to jest koniec meczu, proszę spojrzeć, to jest to, o czym mówiliśmy. No, nie przepadają za Luisem Suarezem. Kibice Sevilli, która dzisiaj przegrywa z Barceloną 0-2 po golach Luisa Suareza i Munira odpowiednio w 54 i 81 minucie. Myślę, że Sevilli będzie bardzo trudno zdobyć Superpuchar Hiszpanii. To jest wynik bardzo korzystny dla Barcelony, ale też wynik, który oddaje, myślę, to, co działo się w drugiej połowie. Tutaj różnica była już wyraźna. No właśnie, Sevilla swojego okresu, swojej dominacji nie potrafiła przekuć na gole. A za to się jednak płaci, nawet jeśli wydawało się, że Sevilla na drugą połowę też rozciągnie tą korzystną dla siebie fazę meczu, to jednak nic takiego nie miało miejsca. I myślę, że trenera Sampaoliego spotka sporo jednak krytyki za to, co dzisiaj robił ze swoją drużyną, bo pomógł jej w zdobyciu przewagi nad Barceloną dobrą strategią na pierwszą połowę, natomiast tymi przeszeregowaniami po przerwie już zdecydowanie jej zaszkodził. No, można powiedzieć, Leszku, chyba że to, co działo się w drugiej połowie, to ten najmniej korzystny obraz Sevilli, gdybyśmy pomyśleli i o meczu o Superpuchar Europy i o to pierwsze spotkanie z Barceloną. No właśnie. Tak słabo Sevilla nie grała w żadnej fazie meczu z Realem Madryt. No i efekt jest taki, że raczej bliższa jest Barcelona 12. Superpucharu Hiszpanii, zdobycia po raz 12 tego trofeum, niż Sevilla po raz drugi, bo do tej pory tylko raz w 2007 roku jej się to udało. Oglądamy akcję Denisa Suareza, Ardy Turana i Luisa Suareza. To była 54. minuta, fantastyczna kombinacja. Właśnie w tym momencie nie było na boisku jednego z obrońców w drużynie trenera Sampaolego, czyli Sergio Escudero, który troszkę wcześniej doznał kontuzji, a to już jest asysta Leo Messiego, no, w takiej kontrze Barcelony, którą świetnie wykończył Munir, ten, który pokazał się z dobrej strony, także jeśli chodzi o skuteczność w meczach pretemporady. Najlepszy, najskuteczniejszy, 3 gole, po 2 Messiego i Suareza, 1 Turana, tak się to wtedy podzieliło. Dzisiaj też ci, którzy strzelali w meczach towarzyskich, znaleźli drogę do siatki bramkarza Sevilli. My Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na mecz rewanżowy, który w niedzielę o 23:00 odbędzie się na Camp Nou. Luis Suarez dzisiaj solidnie pracował i na swojego gola, i na zwycięstwo drużyny. Zresztą to samo można powiedzieć o Messim, to na pewno nie najlepszy mecz Messiego w sezonie 2016-2017, ale on znowu był piłkarzem kluczowym. Strzały na bramkę, tutaj jest bardzo duża różnica, 7-1 dla Barcelony. A jeśli chodzi o posiadanie piłki, mamy to tutaj? Mamy. W minutach, nie w procentach. Ale tak, przewaga Barcelony, jednak. Przewaga Barcelony jest i ona powstała właśnie w drugiej minucie, w drugiej połowie tego spotkania oczywiście. Dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, Leszek Olbowski, Rafał Wolski, dziękujemy za to pierwsze spotkanie. Na rewanż zapraszamy w imieniu Leszka i Piotra Labogi, a teraz już dobrej nocy.